Ty nie musisz cisnąć, ty nie musisz chcieć mieć najlepszego roku ever. Nie musisz. I to nie jest pod włos, naprawdę. Ale jeżeli będziesz się bać zmian, zmian w otaczającym cię świecie, i nie mówię tu o zmianach typu Nowy Ład, nie mówię tu o zmianach typu zabierzmy podatki tym, którzy jeszcze mają, żeby dać tym, którzy nie mają, żeby mogli zagłosować na tych, którzy żyją z tego, co mieli tamci, którzy kiedyś mieli. Tutaj mówię o zmianach technologicznych. Kryptowaluty, blockchain, otworzenie Europy w ostatnich latach. W tej chwili się znowu zamykamy, znowu powstają granice. Ale wiesz doskonale, jak na początku była panika, a później rewelacja, bo latasz bez paszportu, latasz gdzie chcesz, jeździsz gdzie chcesz. A teraz nagle paszport covidowy, a teraz nagle szczepionki, a teraz to, a teraz siamto, tamto, nikt nie wie o co chodzi. A więc świat się otwiera, zamyka. Jedno jest pewne, świat się zmienia. Czy ty tego chcesz, czy ja tego chcę, czy tego nie chcemy, świat się zmienia. Jeżeli będziesz się bać zmian, ten rok nie będzie dobry. Będę szczery, jeżeli będziesz się bać zmian, ten rok nie będzie dobry. A więc zacznij od tego, żeby zaakceptować zmiany. Zacznij od tego, żeby zrozumieć, czy świat się wali, czy pali, ja robię swoje. Mam swój cel. Jest to temat na jedną z kolejnych książek, ale mam tego w głowie tak dużo, a jednocześnie jest tyle ciekawych rzeczy na co dzień. Jest życie, i są dzieci, jest rodzina, jest ukochana, są moje pasje, są różne zajęcia, a więc ja wiem, że mam czas. Mam 45 lat, jeszcze spokojnie pożyję, drugie 60. Do stówki przy obecnym technologicznym postępie i medycynie jest szansa, że przeżyję. A więc mam czas. Jedna z tych książek to jest Od wizji do misji, ponieważ ludzie, którzy mają życiową misję, którzy wiedzą, że ja to czuję. Ja wiem, że ja chcę robić to. Nieważne, czy mi to przynosi pieniądze, czy mi to przynosi sławę, nieważne, czy to się klika w internecie, czy ludzie to lubią, ja to chcę robić. To jest to. Drudzy mówią, ale co? Bo ja to bym nie chciał nic robić. Ja to chciałbym jednak wszystko wyjebane, nalane. Chciałbym móc zjeść, napić się, poleżeć. I teraz nie mówię tu o jakiejś patologii. Mówię tu o ludziach, którzy są zmęczeni zmianami. A więc, jak zawsze, złoty środek. Nie ma czarnego, białego. Życie już dawno jest szare. Są półcienie. Musisz przypilnować swego umysłu, żeby w odpowiednich, kluczowych momentach był chętny do zmian. Przypilnować partnera, partnerkę, żeby chętni byli do zmian. Bez tego dupa.